Czy pamiętacie jeszcze taką serię Na szybko o stolicy? Jej ostatni jak dotąd, czyli trzeci odcinek, został opublikowany już prawie rok temu, 26 marca. Przyszedł jednak czas, aby serię odkurzyć i tak oto przed wami czwarty odcinek, w którym opowiem m.in. o tramwaju reklamie, o pozostałości muru getta, czy o brakującym peronie. Cykl warszawski. Ten odcinek chciałbym jednak zacząć nawiązaniem do odcinka o trasie łazienkowskiej, który ukazał się już jakiś czas temu, a dokładnie do komentarza, który zamieściłem pod tym odcinkiem. I faktycznie, kiedy w 1963 roku zdecydowano o budowie trasy łazienkowskiej, to zrobiono to kosztem trasy świętokrzyskiej. Trasa świętokrzyska doczekała się otwarcia dopiero 50 lat później. A w zasadzie to 54 lata później, bo nastąpiło to 31 października 2017 roku, kiedy to otwarto przedłużenie ulicy Kijowskiej od Dworca Wschodniego do ulicy Zabranieckiej. W późniejszych latach dobudowano jeszcze łącznik między ulicą Sokolą i Targową. Będąc na dworcu kolejowym Warszawa-Gdańska, możemy się zdziwić, ponieważ nie znajdziemy tu peronu oznaczonego cyfrą 1. Numeracja zaczyna się od dwójki. Jak można zobaczyć na starych zdjęciach satelitarnych, do przebudowy stacji w 2010 roku były tutaj trzy perony. Peron pierwszy był tym znajdującym się najbliżej ulicy Zygmunta Słomińskiego. W ramach przebudowy powstały początkowo dwa perony oznaczone jako drugi i trzeci. W latach 2015-2016 powstał trzeci peron oznaczony jako czwarty. Póki co nie planuje się odbudowy peronu pierwszego, choć w przejściu podziemnym zostawiono miejsce na ewentualne wyjście. Kolejna ciekawostka jest pewnie dobrze znana, ale myślę, że warto o tym wspomnieć. Kolumna Zygmunta III Wazy, jeden z symboli Warszawy, odsłonięty 24 listopada 1644 roku. Najstarszy świecki pomnik w Warszawie, ufundowany przez Władysława IV Wazę, syna króla, którego kolumna upamiętnia. Oczywiście obecna kolumna nie jest tą w pełni oryginalną, stojącą tu od 378 lat. Obecny trzon jest jej trzecim. Czy w takim razie dwa poprzednie na dobre przepadły? Nic z tego. Wystarczy odejść kawałek, aby zobaczyć, że są eksponowane przy jednej ze ścian Zamku Królewskiego. Na Mokotowie, pod jednym z budynków przy Alei Wilanowskiej, stoi wiata przystankowa. Wydawałoby się, że to zwykła wiata, choć starego typu, taka jakich raczej nie ma już na ulicach. Gdy się przyjrzymy, to nie zobaczymy tu żadnego rozkładu jazdy, ponieważ żaden autobus nigdy stąd nie odjechał. Żeby odpowiedzieć na pytanie, czemu służy ta wiata, trzeba najpierw odpowiedzieć na pytanie, przy jakim budynku stoi. Jest to centrum Alzheimera, w którym przybywają osoby chore na tę chorobę. Czasami zdarzy się, że pacjent ucieka i właśnie temu służy fałszywy przystanek, aby taka osoba myślała, że zaraz przyjedzie autobus, do którego będzie mogła wsiąść. Dzięki temu rozwiązaniu opiekunowie tych osób mają mniejszy problem z odnalezieniem uciekinierów. W Warszawie, pomimo upływu lat, wciąż można znaleźć fragmenty muru getta. Jeden z takich fragmentów, nieco ukryty, można znaleźć przy Alei Jana Pawła II. Aby do niego dotrzeć, należy wejść w jedno z podwórek przy ulicy Złotej. W murze brakuje niektórych cegieł. Znajdują się one w muzeach na całym świecie, m.in. w Australii. Mieszczący się przy Alei Solidarności 93 Teatr Kamienica reklamuje się w dość oryginalny sposób. Od marca 2013 roku przed jego siedzibą stoi zabytkowy tramwaj. Jest to wyprodukowany w 1940 roku wagon GFWK. Miał jeździć po stolicy, został jednak zrabowany przez Niemców i wywieziony do Berlina, gdzie przebywał do 1945. Rok później trafił do Warszawy. Tramwaje tego typu przestały kursować w naszym mieście na przełomie lat 60. i 70. Ten konkretny wagon pełnił później funkcję solarki. W 2013 roku trafił przed teatr. Widniejący na wagonie numer linii 13 oraz tablica kierunkowa Leszno odnoszą się do przedwojennego adresu kamienicy, w której mieści się teatr.